Dzień dobry, z tej strony Mateusz Radecki z Place4U. Zaczynamy ten pierwszy film dotyczący merytorycznej wiedzy o nieruchomościach. I dzisiaj będziemy mówić o tym, jakie dokumenty są potrzebne do zawarcia umowy przenoszącej własność, właściwie do prowadzenia do sprzedaży mieszkania oraz o tym, gdzie możemy je uzyskać. Co jest ważne i o czym chciałbym Ciebie uprzedzić, to to, że będziemy mówili o tym na przykładzie konkretnej nieruchomości. Tutaj akurat sprzedawaliśmy 95-metrowe mieszkanie na Mokotowie, gdzie miejsce garażowe było na prawie do wyłącznego korzystania, czyli było związane z własnością lokalu, nie miało oddzielnej księgi wieczystej, a grunt nie był wcześniej w użytkowaniu wieczystym. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ zależnie od tej sytuacji prawnej, to lista tych dokumentów może wyglądać nieco inaczej. Już pomijając to, że może ona wyglądać nieco inaczej u każdego notariusza, czy po prostu też w każdym mieście, w każdej konkretnej lokalizacji. Zaczniemy od takiej podstaw. Czyli jeżeli sprzedajemy nieruchomość, to musimy pokazać, że my to my. Wobec tego, jeżeli kierujesz się do notariusza i zamierzasz zawrzeć albo umowę przedwstępną, albo umowę przenoszącą własność, pamiętaj o tym, że po prostu musisz wziąć dowód osobisty albo paszport, udokumentować to, kim jesteś. Mówię o tym dlatego, bo zdarzało mi się, że na akty przychodzili klienci bez takiej oczywistej rzeczy jak dowód osobisty. Kolejną rzeczą, która będzie Ci potrzebna, to podstawa nabycia nieruchomości. Najczęściej jest to po prostu akt notarialny zakupu danego mieszkania. Mogą też również być inne podstawy nabycia, natomiast nie będziemy o tym dzisiaj zbyt długo mówić. Co się może wydarzyć i jakie jest rozwiązanie takiej sytuacji? Czasami zdarzało mi się, że klienci sprzedający na przykład nie mogli znaleźć swojego aktu. Gdybyś był w takiej sytuacji, to po prostu uda się do notariusza, u którego kupowałeś nieruchomość, powinien Ci on wydać odpis aktu nabycia, który później będziesz mógł okazać przy sprzedaży. Chcąc sprzedać nieruchomość, na pewno też uzyskasz informację o tym, że potrzebny jest Ci numer księgi wieczystej. Możesz być w małej konsternacji, ponieważ jeżeli kupiłeś mieszkanie bezpośrednio od dewelopera, to być może gdzieś zawieruszyłeś pismo z sądu, które mówiło o nadaniu numeru księgi wieczystej. Natomiast nie powinieneś się tym martwić, ponieważ w Twoim akcie nabycia jest numer księgi wieczystej działki i czy to notariusz, czy agent nieruchomości, który będzie Cię obsługiwać, bez problemu powinien potrafić znaleźć numer księgi wieczystej Twojego mieszkania na podstawie księgi wieczystej budynkowej, a po prostu odpis tej księgi wieczystej zostanie na pewno uwzględniony w akcie notarialnym, czy to umowy przedwstępnej, czy umowy przenoszącej własność. Jeżeli Twoje mieszkanie jest obciążone kredytem, to tutaj są różne praktyki stosowane przez notariuszy, natomiast większość z nich do zawarcia umowy przedwstępnej nie będzie od Ciebie oczekiwało tego, że dostarczysz im zaświadczenie mówiące o tym, jaka jest wysokość zadłużenia. To będzie potrzebne później. Wobec tego, podsumowując, na umowę przedwstępną najczęściej przychodzimy z prostym dowodem osobistym, podstawą nabycia i dajemy informację o tym, jaka jest aktualna wysokość zadłużenia, bądź po prostu potwierdzamy to wydrukiem na przykład z systemu transakcyjnego z naszego banku. Natomiast jakie dokumenty będą potrzebne do zawarcia umowy przenoszącej własność? Najczęściej spotkasz się z tym, że zawierając umowę przedwstępną, już tam będziesz mieć informację o tym, jakich dokumentów będzie oczekiwał notariusz oraz kupujący do zawarcia umowy przenoszącej własność. Jakie to są dokumenty, jakie mogą być w przypadku takiej nieruchomości, jaką akurat tutaj sprzedawaliśmy, to już mówię. Oczywiście znowu podstawa nabycia, czyli dokumentujemy to, że my jesteśmy właścicielami, mimo że przy tym pierwszym akcie również te informacje potwierdzaliśmy. Oczywiście dowód osobisty. To, co będzie najczęściej wymagane, również to zaświadczenie o tym, że w danym lokalu nikt nie jest zameldowany. Powstaje pytanie, gdzie uzyskać takie zaświadczenie i właściwie możemy to zrobić, tak jak w przypadku Warszawy, w dowolnym urzędzie dzielnicy. Tutaj nie ma rejonizacji. Obecnie jest również możliwość uzyskania takiego zaświadczenia w formie elektronicznej przez portal ePUAP.
Akurat w tym momencie, kiedy kręcimy ten film, bardzo często po prostu trzeba się umawiać na to, żeby móc uzyskać takie zaświadczenie, które uzyskuje się od ręki. Natomiast no, w normalnych sytuacjach niepandemicznych zwyczajnie wystarczyło, że przychodziliśmy do urzędu, składaliśmy wniosek od razu, był on podbijany i mieliśmy taką informację. Kolejną rzeczą, którą powinniśmy potwierdzić, jest to, że z danym lokalem nie są związane żadne zadłużenia. Taka jest praktyka, że uzyskujemy zaświadczenie o tym, że nie mamy zaległości w opłatach administracyjnych. Uzyskujemy je oczywiście od administratora budynku, od zarządcy. Uzyskujemy informację, tak w przypadku tego mieszkania, o tym, że nie mamy zaległości podatkowych. O ile jest tak, że zaświadczenie o braku osób zameldowanych uzyskujemy w dowolnym urzędzie dzielnicy, o tyle zaświadczenie mówiące o braku zaległości w opłatach skarbowych związanych z nieruchomością już uzyskujemy we właściwym dla siebie urzędzie dzielnicy. Także też należy o tym pamiętać i to rozróżniać. Tym sposobem przechodzimy do rzeczy, która jest szczególnie istotna dla kupujących, czyli do tego, jak kupić mieszkanie, które jest obciążone kredytem bez kredytu, co nieco o tym wspomnieliśmy, mówiąc o umowie przedwstępnej. Najczęściej zaświadczenie z banku, na którym są trzy informacje, czyli wysokość zadłużenia, informacja o tym, jaki jest rachunek techniczny do spłaty kredytu i promesa banku, mówiąca o tym, że jeżeli taka kwota zostanie wpłacona na ten rachunek, to bank wyrazi zgodę na zwolnienie hipoteki i usunięcie wpisu z księgi wieczystej. I to zaświadczenie powinniśmy okazać do umowy przenoszącej własność. Chcąc uzyskać to zaświadczenie, powinniśmy pamiętać o tym, że banki mają różne terminy wydawania takich zaświadczeń. Znam takie banki, które wydają je praktycznie od ręki, w ten sposób, że zamawiamy je na infolinii i zaświadczenie jest do odbioru w dowolnym oddziale już następnego dnia roboczego. A są również takie, gdzie na wydanie takiego zaświadczenia musimy czekać na przykład 30 dni. Dlatego jeżeli wiemy, że będziemy zawierali transakcję na przykład mniej więcej za miesiąc czy trochę więcej, to warto zamówić takie zaświadczenie wcześniej albo dowiedzieć się, w jakim terminie bank zrealizuje nasz wniosek o wydanie tego zaświadczenia. Jeszcze kilka słów o tym, jak taka transakcja mieszkania obciążonego kredytem jest przeprowadzana w sposób bezpieczny. Po prostu część ceny płatna teoretycznie do sprzedającego, a stanowiąca wysokość zadłużenia nie idzie bezpośrednio do sprzedającego, tylko zostaje wpłacana właśnie na ten rachunek techniczny wskazany w zaświadczeniu do spłaty kredytu. Wobec tego kupujący kupuje mieszkanie już nieobciążone, bo kredyt zostaje spłacony, a różnica pomiędzy całością ceny, a właśnie tą kwotą, która została spłacona, trafia do sprzedającego. Jeżeli są jakieś nadwyżki, czyli na przykład kwota zadłużenia to jest powiedzmy 800 tysięcy złotych, a na rachunek techniczny do spłaty zostaje wpłaconych więcej, na zabezpieczenie odsetek na przykład 801 tysięcy złotych, to później bank zwraca sprzedającemu tę nadwyżkę na podstawie wyliczeń, które przeprowadzi. Dzięki temu kupujący po prostu nie musi się martwić. Natomiast co dzieje się dalej? Po podpisaniu tej umowy przenoszącej własność oraz spłacie zadłużenia, sprzedający dostarcza nowemu właścicielowi zaświadczenie mówiące o tym, że kredyt został spłacony. Po co jest ono potrzebne? Nowy właściciel razem z tym zaświadczeniem może po prostu złożyć wniosek o wykreślenie z księgi wieczystej starego zobowiązania i dzięki temu, jeżeli kupował za gotówkę, no to będzie mieć czystą księgę wieczystą, a jeżeli kupował na kredyt, to już w księdze wieczystej pozostanie tylko bank, który udzielił kredytu jemu na jego nowe mieszkanie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o zakres dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia akurat tej transakcji tego typu nieruchomości. Jeszcze raz podkreślę, że transakcja dotyczyła mieszkania na warszawskim Mokotowie z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca garażowego w nieruchomości, gdzie grunt nie był wcześniej w użytkowaniu wieczystym, ale jednocześnie to mieszkanie było obciążone kredytem. Natomiast no, w innych sytuacjach, kiedy na przykład będzie to mieszkanie spółdzielcze własnościowe albo kiedy wcześniej grunt był w użytkowaniu wieczystym, ta lista dokumentów może wyglądać po prostu nieco inaczej. Jeżeli masz jakieś pytania, bądź po prostu chciałbyś wiedzieć, jak możemy pomóc w Twojej sytuacji, to zapraszam do kontaktu z nami, a link do naszej strony internetowej oraz mediów społecznościowych znajdziesz w opisie.